biolog, grotołaz, żeglarka. Kobieta absolutnie niesamowita. Przeszła 1200 km, ciągnąc za sobą 120-kilogramowe sanie. Jako pierwsza Polka zdobyła biegun południowy. Gocha Wojtaczka. Gosia, ty nie jesteś Gosia, tylko jesteś Gocha. Czy ty zawsze byłaś Gochą? Po prostu ja sobie wyobrażam Gochę jako taką dziewczynkę biegającą, słuchaj, z piłką pod pachą, przeskakującą przez płoty, rozumiesz? Wspinającą się na drzewa. Tak, wspinającą się na drzewa. Tak, i jeszcze gdzieś tam od czasu do czasu, wiesz, przywalającą jakimś lewym albo prawym sierpowym koledze. Zdarzało mi się w podstawówce. Kumplowałaś się z chłopakami? Kumplowałam się z chłopakami. A dzisiaj jest tak, że nadal kumplujesz się bardziej z chłopakami. Twoje wyprawy są takie, no powiedzmy, bardziej męskie niż drużyna kobieca? Wiesz co, teraz się trochę zmieniło. Teraz dziewczyny więcej robią takich ciekawych rzeczy. Także jest więcej dziewczyn. Na przykład u mnie w klubie jest dużo więcej dziewczyn niż kiedyś. Ty zaczynałaś w ogóle swoją przygodę z podróżami, z eksploracją od jaskiń. Jak to? Jakie były początki? Jakie były początki? No jakoś tak ciągnęło mnie w góry i właściwie to się wszystko zaczęło na studiach. Moja koleżanka poszła na górnictwo i tam bardzo dużo osób chodziło po jaskiniach. No i zaciągnęła mnie na taki wyjazd w skały, pod piec, w Sokolniki. Po takim jednym dniu i wieczorem opowieściach, jak to jest w jaskiniach, jak się zjeżdża na linię i tak dalej. Po pierwszych próbach zjazdu na linię postanowiłam zostać właśnie grotołazem. Zapisałam się od razu jesienią na kurs i tak już zostało. Tak mnie wciągnęło nam. Tak cię wciągnęło. Wciągnęło cię, moim osobistym zdaniem, mało przyjemne środowisko, bo jak ja sobie pomyślę, jak jest w jaskiniach, ale może zmienisz mi jakby obraz tego miejsca. To tam jest tak, mokro, generalnie śmierdzi taką stęchlizną, są pająki, czasem są nietoperze, jest błoto, jest w sumie tak wilgotno, nie to ciepło, nie to zimno, bo jaskinie charakteryzuje to, że jednak jest tam stała temperatura, prawda, około 10 stopni, popraw mnie, jeśli się mylę. Różnie. Różnie, zależy, dobra. W jakiej jaskini. No i jakby co można widzieć w takim miejscu, gdzie wiesz, nie możesz popatrzeć na wszystko, nie wiem, z góry albo na bezkres oceanu, a tam jest po prostu szaro. Tak, zgadza się. Jest zimno, brudno, mokro, 90 stopni wilgotności. W Polsce w jaskiniach takich w Tatrach jest około 4 stopni, także trochę zimniej. Tam, gdzie jeżdżę w Picos de Europa, w Hiszpanii też jest około 4 stopni. No nie ma widoków, ale za to są takie niezmierzone przestrzenie i można być odkrywcą w tych jaskiniach. Właściwie to są ostatnie miejsca na Ziemi chyba, gdzie można być pierwszym człowiekiem, który gdzieś zjeżdża, dotyka jakiejś skały i to jest takie pociągające. To jest coś, co cię najbardziej jara? Słuchaj, no bo to jest niesamowite uczucie, jak zrzucasz kamień, oceniasz, że studnia ma tak na oko 30 metrów, no i zjeżdżasz i nie wiesz, co tam będzie, tak? Nie wiesz, jak się skończy dno. Strasznie niesamowite i nie wiesz, czy ci tej liny wystarczy i nie wiesz, czy pod tobą jest jeszcze kolejne 30 metrów, czy 50. Owszem, nie wiesz, czy ci tej liny wystarczy i trzeba pilnować, żeby nie przejechać przez linę i nie wyjechać z niej na przykład. Nie? Zawsze musi być węzełek. Tak jest. A najlepiej jeszcze, jak jest gdzieś przypięta do worka. Ale to jest tak, że no wiesz, jak coś jest niewiadome, no to wtedy się zaczyna przygoda i emocja, nie? Jak już zaczynasz odkrywać jaskinie i zjedziesz tam pierwsze studnie, przejdziesz jakiś korytarz, to zaczynasz się zastanawiać, w którym kierunku pójdzie, jak ona się rozwinie, czy to będzie bardzo pionowa jaskinia, czy natkniesz się na jakiś meander, czasami w jaskini jest woda. No to już jest zupełnie wtedy inna bajka, bo jak się robi woda, dużo wody w jaskini, no to robi się groźnie. Jak jest wodospad, to tak samo jak na powierzchni, jest huk wody, nic nie słychać, w zasadzie trzeba się kontaktować, nie wiem, przy pomocy gwizdka, wtedy robi się tak już, no, groźnie, ostro. Tak. Ostro. Tu jest bardzo dużo dźwięków, ja się zastanawiam, czy w jaskini jest cisza, czy jest to takie miejsce, w którym, nie wiem, stojąc w jednym jej rogu, można komunikować się z osobą, która jest gdzieś tam hen daleko. Nie, nie zawsze. To zależy od tego, czy jest woda w jaskini. Jeżeli, bo najczęściej gdzieś tam zawsze jest jakiś ciek wodny, gdzieś woda kapie. I jeżeli jest tak, że czekasz na jakąś ekipę, tak? Gdzie ekipa poszła, sprawdza korytarz, a ty siedzisz i czekasz, wyłączasz światło, bo oszczędzasz, bo nie ma go nigdy za dużo i wtedy po kilku minutach zaczyna ci się wydawać, że ktoś idzie.
O matko, to jest w ogóle, jeszcze jest ciemno, te pająki, ja w ogóle mam... Ale pająków nie ma, naprawdę, pająki nietoperze są w częściach takich przy wejściu do jaskini, przy otworowych. Były jaskinie, potem był taki moment, w którym ty podjęłaś wyzwanie i zaczęłaś chodzić po górach, ale to nie były góry takie, nie wiem, tutaj w Polsce, tylko to były góry zawsze w zimnych zakątkach świata. W ogóle ta temperatura, która dzisiaj jest, a mamy pewnie, nie wiem, z 29 stopni w cieniu, to jest w ogóle dla ciebie totalnie niesprzyjające środowisko. Pokochałaś tak, minus 40 stopni Celsjusza albo i niżej. Dlaczego? Wiesz co, bo tam chyba mało osób jednak lubi takie zimne klimaty i ostre minusowe temperatury. I tam jest pusto, tam nie ma ludzi. Nie ma takiego tłumu cywilizacyjnego. No i jest przyroda, taka niezmieniona ręką człowieka, taka jaka, tak jak na Antarktydzie, no w zasadzie tam jest tak, jak było tysiące lat temu. I jeżeli są zwierzęta, to one też są dużo bardziej przyjazne, szczególnie na Antarktydzie, tam na południu, one się tak nie boją człowieka. Jeżeli są pingwiny, nie można podejść do pingwina, bo nie można im przeszkadzać, tak? Ale jeżeli usiądziesz, to one prędzej czy później do ciebie przyjdą, zainteresują się, tak szczypią za rękawiczkę na przykład, żeby zobaczyć, co ty jesteś, czy można się z tobą pobawić. Foki się zaprzyjaźniają z ludźmi, poleżysz sobie koło foki, to ona się do ciebie zaczyna przytulać czasami. Takie zwierzęta na wyciągnięcie ręki, takie żyjące bez strachu, to jest niesamowite. A ty jesteś biologiem w ogóle z wykształcenia, więc chyba... Z wykształcenia jestem biologiem, no i gdzieś ta przyroda jest mi bliska cały czas. No w jaskiniach nie ma życia, na Antarktydzie wewnątrz kontynentu też nie ma życia, tam zero zwierząt, nawet nie wiem, ani ptaka, ani nic, ale za to ta nieożywiona przyroda też jest przepiękna. Największe wyzwanie dotychczasowe, które... Największe wyzwanie? Było przez no myślę, tobą, że jednak biegun, że jednak ta podróż przez Antarktydę, marsz przez Antarktydę, bo no bardzo długi, ponad 2 miesiące i w ciężkich warunkach i strasznie duży wysiłek fizyczny i trudno się tam dostać. Wcześniej czytałam książki o tym, jak się chodzi, aha. Jak się idzie na biegun, no i potem wiesz, a tu nagle sama ja jestem też. Słuchaj, tam jest taki super. Bardzo monotonny ruch jednak gdzieś tam. Tu jest monotonny hałas, bo ciągle nam coś przejeżdża, co osobiście mnie strasznie irytuje, ale tam jest cisza. Tam jest totalna cisza. Słyszysz tylko, podejrzewam, szelest swoich nart, czy to skrzypienie, jak one się przemieszczają po lodzie, po śniegu. O czym się myśli, jak podróżuje się przez 2 miesiące po Antarktydzie? Nie ma do kogo się odezwać. Właściwie ta przyroda dookoła, ona jest bardzo monotonna jednak, bo tam jest tylko śnieg, horyzont, chmury, słońce, które jest ciągłe, prawda? Nie ma nocy. Tak, 24 godziny na dobę jest słońce, jest dzień. O czym myśli Gocha, jak tak sobie tymi nartami tam, wiesz, zasuwa? Wiesz co, przeważnie jest tam ciężko, bo oprócz tego, że jest wszystko białe, to nie jest płasko. W ogóle Antarktyda chyba zawsze będziemy się kojarzyć ze strugami. To są takie wydmy ze śniegu, nawiane przez wiatr, ale one są też wyrzeźbione przez wiatr w takie no, fantastyczne rzeźby. I one są przepiękne, czasami są wylodzone, błyszczą się, iskrzą się w słońcu, mają fantastyczne kształty. Są piękne, ale jak przez nie przechodzisz, to po prostu no, nieraz tam rzucasz wiązankę pod nosem, drapujesz się na tą zastrugę, sanie ci się wywracają, musisz się zatrzymać, wracasz się, podnosisz te 100 kilo i nie masz czasu wtedy w ogóle na myślenie. Tak naprawdę to myślisz o tym, że o tym jak idziesz. No największym ryzykiem, największą tragedią to by było złamać narty albo złamać nogę, no bo wtedy już jest koniec, tak? Co na tych saniach ciągniesz? No ciągnę wszystko to, co mi jest potrzebne, czyli tak, namiot, śpiwór, karimat, całe jedzenie, około 60 kilo, sprzęt komunikacyjny, czyli GPS-y, telefony satelitarne, jest obowiązek posiadania na przykład 2 telefonów. Oczywiście do tego jest potrzebny prąd, więc ładowarki słoneczne, zapasowe części, kuchenka, druga kuchenka, pompka druga zapasowa do kuchenki, sprzęt do naprawy narty, drugie wiązania zapasowe, no bo po prostu trzeba, no i robi się 120. I trzeba mieć po prostu posturę bardzo muskularną, chodzić codziennie na siłownię. Zastanawiam się, słuchaj, jak to z twoją kondycją? Ty musisz mieć kondychę. Zasuwałaś, biegałaś, nie wiem, ćwiczyłaś, jak trenowałaś do tej wyprawy? No, miałam taki plan, ale jak już, no wiesz, zawsze brakuje czasu, jak już dostałam zezwolenie, bo to zezwolenie w ogóle trzeba mieć, nie można tak sobie po prostu polecieć na Antarktydę, wysiąść i pójść na biegun. Nie ma takiej możliwości. Kondycja no to taka wyrobiona przez lata chodzenia po jaskiniach. Już na tym musiałam bazować po prostu. No. Mogłam albo nie pojechać,
No albo, albo pojechać próbować, i walczyć. Być pierwszą Polką, która przeszła cały biegun. Żeglowanie, czy to jest taka kolejna pasja w twoim życiu? Kolejna pasja, ale takie żeglowane związane z rejonami polarnymi. Czyli jakaś północ albo południe, Spitsbergen, Antarktyda, Islandia. O, takie klimaty jednak cały czas, te temperatury raczej niższe. Wy wspólnie pływacie na Selma Expedition, tak się nazywa wasz jacht. Zdradziłaś mi, że on ma 40 lat, że rzuciliście wszystko i postanowiliście jednego pięknego dnia sprzedać waszą drukarnię. Drukarnię. Tak jest. I postanowiliście po prostu prowadzić taki tryb życia, że organizujecie ekspedycje. Ekspedycje w takie niesamowite zakątki. Jaką ty masz funkcję na tym jachcie? Bo rozumiem, że Piotr jest kapitanem, tak? Piotr jest kapitanem. No zwykle są trzy osoby takiej załogi stałej. Różnie można to nazwać. No powiedzmy, że to są koskiperzy. Koskiperzy. Czyli współskiperzy z angielskiego koskiper. Skipper to jest kapitan. Okej, okay, dobra. A koskiper co robi? Czyli ty co robisz na takiego rejsu? Ogólnie na naszych rejsach i wszyscy mają normalne wachty żeglarskie. To nie jest tak, że wchodzą turyści, zajmują koje, dostają obiad i wychodzą tylko podziwiać widoki. Nie, to są takie rejsy prawdziwie żeglarskie. Każdy ma wachtę za sterem, wachtę w kambuzie, trochę sprzątania. Także wszyscy robią wszystko tak naprawdę. Te żagle są duże. To nie jest tak, że jak na mniejszych łódkach, że jedna osoba sobie przerzuci żagiel, postawi go. Nie, zwykle jest kilka osób potrzebnych na pokładzie, żeby zmienić żagle, żeby zrobić jakieś manewry w porcie. A czy takiego szczura lądowego, na przykład jak ja, bo ja się osobiście czuję szczurem lądowym, byście zabrali? Czy ja musiałabym mieć jakieś umiejętności? Sprzątać potrafię, ugotować coś ugotuję. Co tam trzeba jeszcze robić? Sterować. No, duże wyzwanie. Jeśli powierzylibyście mi to, to nie wiem, czy byśmy dopłynęli do celu. Ale no, załóżmy, żebym się tego podjęła po instrukcjach. Czy bierzecie ludzi, którzy są tacy wykwalifikowani? Czy to są po prostu tacy turyści, którzy sobie wymyślili, że chcą pojechać na Antarktydę, popłynąć? Przeważnie zgłaszają się żeglarze po prostu, bo to żeglarze chcą płynąć przez Drake'a, bo po drodze na Antarktydę jest jeszcze ciśnina Drake'a, taka no, złowroga nazwa wśród żeglarzy, bardzo sztormowa, z bardzo wielkimi falami, tam się ma gdzie wiatr rozpędzać. Musi być jakaś podstawa załogi, tak? Czyli co najmniej połowa musi mieć jakieś doświadczenie żeglarskie. Jeżeli jest jedna osoba, która nigdy w życiu nie żeglowała, też się zdarzały takie przypadki. Chociaż najlepiej się przetestować na chorobę morską wcześniej. Czy myślisz, że harcerstwo cię zahartowało i to ono też gdzieś tam odkryło w tobie taką nutę podróżnika, eksploratora, zdobywcy, odkrywcy, zwycięzcy? Zwyciężczyni. Wiesz co, no niewykluczone. Pokazało mi pewnie, że jakiś tam wysiłek fizyczny jest fajny i kontakt z naturą. To było takie harcerstwo, czerwone berety. Czerwone berety nosili komandosi, stąd taka nazwa. I drużynowy też był byłym komandosem, więc no trochę wojskowo, bo maska przeciwgazowa, czołganie się, padnij, powstań. No chyba bym teraz się już w to nie potrafiła bawić. Ale jednocześnie to były wyjazdy w zimie pod namiot pierwsze. No to w 8 klasie szkoły podstawowej, no to było naprawdę wow. Pierwsze zjazdy w skałach, wyjazdy do Srebrnej Góry, zjazdy tam z twierdzy, no to też były takie rzeczy, wiesz, emocjonujące bardzo, nie? Jakie cechy musi mieć zdobywca? Zdobywczyni. Pierwsza, musi być zdobywca. Musi być zdobywcą, to wiadomo, ale jakie cechy charakteru musi mieć osoba, która chce przejść biegun? Chyba musi to lubić. To znaczy ja mam takie podejście, że dla mnie ten marsz przez Antarktydę to nie było katowanie się i to nie była walka, tylko to była przyjemność, tak? No jasne, wieczorem zasypiałam ze zmęczenia, udało mi się nad telefonem nawet zasnąć parę razy. Ja to po prostu lubię, to mi sprawia przyjemność, tak? No i chyba tak ogólnie takim moim hasłem jest nie poddawać się. No jest takie powiedzenie bardziej z biznesu o wyjściu ze strefy komfortu, ale to się na takich wyprawach doskonale sprawdza, tak? No musisz się trochę zmęczyć, żeby coś się wydarzyło tak naprawdę. No i nie odpuszczać, no nie można. No mi się dużo razy sprawdziło, nawet w drukarni. Najbardziej hardkorowy moment w trakcie twoich wypraw, taki, że czułaś, że kurczę, no doszłaś prawie do tej czerwonej linii, do której nie powinnaś się zbliżać. Słuchaj, no w biegunie to był ostatni dzień, kiedy zostało mi tam po tych pokonaniu 20 kilometrów, zostało mi kilka kilometrów. No i nie opłaca się już rozbijać biwaku, no więc postanowiłam iść do końca, szłam 24 godziny. No to tak już, wiesz, rzeczywiście na oparach. W jaskini kiedyś, no była taka ostra akcja, jak zresztą
to było na pierwszej wyprawie, że wychodziliśmy, strasznie lało, po 24 godzinach, no i to już tak, wychodzisz po linie i przysypiasz na niej, tak z automatu, nie? Łapiesz się na tym, że nagle oczy ci się otwierają, no i idziesz dalej po linie, nie? Na razie było to wszystko szczęśliwe. O. Ja to się zastanawiam, że jednak gdzieś tam trzeba w środku być trochę wariatem, nie? Żeby robić takie rzeczy. Jesteś wariatką? No trochę szaleństwa musi być, tak? No nie, nie może być wszystko zgodne z planem, zaplanowane, że wiesz, wyjazd, pociąg o tej godzinie. Jak ja, słuchaj, jestem w górach, to zawsze sobie myślę o tym, że najbardziej brakuje mi dobrego jedzenia. My się bez bicia przyznamy, że dzisiaj pierwszą rzeczą, jaką zrobiłyśmy, to zjadłyśmy ciastko. To było dobre jedzenie. I to był kubek czekolady na dzień dobry. I jak zapytałam się Gocha, co tam masz ochotę, kawa, herbata, coś? Nie, ja chcę gorącą czekoladę. Mówię, dobra, no to gorąca czekolada musi być. Ale słuchajcie, Gośka wzięła gorącą czekoladę i ciastko czekoladowe. Ja bym się nawet tego ale nie odważyła. Ale na szczęście mnie poratowałaś. Poratowałam cię absolutnie, bo jestem też po prostu koszmarnym łasuchem. I zastanawiam się nad tym, czego ci brakowało w ogóle w trakcie takiej wyprawy. Mówię stricte o rzeczach takich, wiesz, tak, dobre jedzenie, to tak, za tym się tęskni, rzeczywiście. Za sałatką, za pomidorkiem świeżym. No, wiesz co, nie, racuchy. Ale z jabłkami? Racuchy z jabłkami, z dużą ilością cukru, bo tak było, że mi się... Ja nawet miliofy jakieś zostały, ale słodycze mi się skończyły i ostatni tydzień zamiast słodyczy miałam owsiankę z cukrem. Oj, oj, oj. Na przerwach, ale tych cukiereczków, ciasteczek, wiesz, Michałków i tak dalej, to mi brakowało. Więc ostatni tydzień rzeczywiście zajmowałam sobie myśli, co zjem, jak wrócę. Górskie marzenia, bo aż bardzo jestem ciekawa, czy jakieś w twoim życiu są. Wiesz, no tak, jak byłam na studiach i zaczynałam chodzić po jaskiniach, to gdzieś w głowie marzyły mi się wyprawy w Himalaje, jakieś wysokogórskie, no ale tak się nie złożyło, zresztą nie można robić dwóch rzeczy naraz. Zawsze myślałam o Aconcagle, jako takiej górze, na którą chciałabym pojechać. Chyba dużo znajomych tam też było, ale przypomniałam sobie też wczoraj, że jak poczytałam sobie o Manaslu, to stwierdziłam, że chyba w Himalajach to najbardziej bym chciała wyjść na Manaslu, bo podobno jest tam właśnie pusto, piękna przyroda, mało ludzi i no nie jest to jakoś bardzo, to nie jest taki techniczny szczyt chyba z tego, co tam. Ja ci tego Manaslu życzę. My będziemy się chwilowo zbierać, bo słuchajcie, zaczęło padać. Zaczęło padać. Na Antarktydzie pada? W głębi Antarktydy pada tylko śnieg, przy brzegach zdarza się, idzie ocieplenie klimatu i to się zdarza. To jest kontynent, który jest najbardziej suchym kontynentem, tak, prawda? Najmniej opadów suchy, tam jest. Najmniej opadu, najbardziej wietrzny za to. To tak a propos ciszy, nie całkiem jest tam tak cicho. Codziennie jest wiatr. Tak, ciężko jest znaleźć taką najważniejszą historię swojego życia i najważniejszą wyprawę. I chyba najbardziej się zapamiętuje takie pierwsze wyprawy. I na pewno do jaskiniowej wyprawy to taki największy sentyment mam właśnie do pierwszej, takiego eksploracyjnego, czyli odkrywczego wyjazdu w Picos de Europa. Bo był trochę wariacki, bo była taka kameralna atmosfera, 5 osób. Mieliśmy jeden samochód, czyli jedna ekipa pojechała samochodem ze sprzętem na przyczepce, a reszta dojeżdżała stopem 2,5 tysiąca kilometrów z różnymi przygodami. Poza tym wybraliśmy się do gorącej Hiszpanii, więc przygotowaliśmy sobie shorty głównie i t-shirty. No ale nie pomyśleliśmy, że we wrześniu w górach na 2000 metrów to już spada śnieg, więc chodziliśmy w kaloszach, torując sobie drogę tak w śniegu takim po pas. No i było to takie odkrywanie i zbieranie doświadczeń tak naprawdę, więc nieraz dostaliśmy w tyłek. Pierwszy raz w życiu wychodziłam po ciemku na linię i robienie tego po ciemku no, jest ekstremalnym przeżyciem. Ja to pamiętam do tej pory i 3 razy sprawdzałam, czy ja na pewno jeszcze do czegoś jestem przypięta w ogóle. No taki hardkor był naprawdę. Z pierwszego rejsu dookoła Spitsbergenu no też mam takie niezapomniane wrażenia, bo to tak naprawdę wtedy po raz pierwszy zobaczyłam taką polarną przyrodę, wielką przestrzeń. Mieliśmy niesamowitą przygodę z niedźwiedziem. Dopłynęliśmy do brzegu, ekipa miała schodzić na ląd, płynęła pontonem. No a my staliśmy sobie przy burcie i oglądaliśmy, zastanawiając się, gdzie wylądują, bo brzeg był trochę stromy, trochę było fali przybojowej. No i tak nagle patrzymy, a taka wielka bryła lodu. Okazało się, że nie jest lodem, tylko jest niedźwiedziem, bo nagle ten niedźwiedź wstał, zrobił się coraz większy.
No to my szybko za UKF-kę, żeby powiedzieć tym na pontonie, którzy nie widzieli tego niedźwiedzia, że jest niedźwiedź i żeby może zmienili kierunek. No ale okazało się, że oni nie włączyli UKF-ki i prawdopodobnie z pośpiechu. Broń mieli schowaną w pokrowcu, żeby była bezpieczna, nie zniszczyła się, nie zalała wodą, więc sytuacja taka trochę niebezpieczna, bo niedźwiedź zbliżał się w kierunku brzegu, dokładnie w tym miejscu, do którego oni płynęli. No tak 10 minut chyba naprawdę nerwowych, bo nic nie możesz zrobić, tak? No po prostu nic. Oni się patrzą na brzeg, nie patrzą się w ogóle na jacht. Na szczęście w ostatniej chwili ten niedźwiedź, jak się zrobił coraz większy, już był przy brzegu, no to oni go w końcu zobaczyli i odbyli w inne miejsce. No wtedy się okazało, że te niedźwiedzie jednak są na Spitsbergenie, że to nie jest tylko opowieści, że to nie są bajki i w dodatku one są naprawdę niebezpieczne. I zdarza się, że jeżeli się ktoś natknie tak znienacka na niedźwiedzia, to jest najgroźniejsza sytuacja, no to on wtedy nie może udawać, że ciebie nie widzi, on wtedy atakuje, tak? To jest... Zawsze jak się chodzi, to trzeba być głośnym, stukać kijkami i tak dalej. Wydaje mi się, że jednak najpiękniejszym miejscem na Ziemi to jest Antarktyda. I to chyba jest teraz moje ulubione miejsce do podróżowania. Jest zupełnie inna w środku kontynentu, w drodze na biegun, zupełnie inna przy brzegach. Jak pływamy tam jachtem Selmo Expeditions, to najczęściej jest to półwysep antarktyczny i to jest też takie miejsce, trochę się człowiek czuje jak w górach. Są szczyty, nawet są szczyty wspinaczkowe, są takie fajne ściany po kilkaset metrów i trochę wspinaczy już się wybiera na Antarktydę, tylko to są ciężkie warunki do spinania, bo jest zmienna bardzo pogoda. Natomiast jest tam dużo zwierząt, są pingwiny, są foki, lamparty morskie, są wieloryby i te zwierzęta się nie boją, bo ludzi. Nie było tam takiej dużej ilości polowań, dawno się skończyły, więc pingwiny są tak naprawdę strasznie ciekawskie i przyjacielskie. Jeżeli usiądziesz w kolonii pingwinów, to w pewnym czasie one przyjdą do ciebie, zaczną cię podskubywać, interesują się, co ty jesteś. Jak poleżysz sobie koło foki, to ona się też tobą zainteresuje. Są takie zdjęcia, że foka się przytula do człowieka, one po prostu nawiązują znajomości. Są góry lodowe, tam po prostu nigdzie indziej tak nie ma jak tam. Nawet na Spitsbergenie czy na Grenlandii to nie ma takiego majestatu w tym wszystkim. To wszystko są olbrzymie przestrzenie, po prostu no, biało po horyzont. Fakt, nie ma tam życia, nie ma tam zwierząt, ale ta przyroda i tak jest ciekawa, bo to nie jest tak, że idziesz i ciągle jest biało i tam szurasz tymi nartami i jest nuda. Jak jest whiteout, to idziesz w takiej bańce mleka, po prostu nic nie widzisz. Widzisz to, co jest kolorowe, czyli widzę swoją nartę, ale nie widzę, czy tam metr ode mnie to jest górka, czy są zastrugi. Totalna dezorientacja tak naprawdę i trzeba iść wolno. Cała Antarktyda jest pokryta lodowcem, więc są też szczeliny. Jak jest whiteout, no to już jej nie wypatrzysz, tak? To już właściwie można liczyć na szczęście tak trochę, nie? Z jednej strony fizyczny duży wysiłek, a z drugiej strony przyjemność i taki odpoczynek psychiczny. Bo właściwie życie staje się proste. Zajmujesz się tylko fizycznymi problemami. Jak masz iść, co masz zjeść, rozbić namiot. Jasne, że są ciężkie warunki, są wichury. W ogóle trzeba na wszystko uważać, ale no to, że wiesz, że znajdujesz się gdzieś tam na biegunie, to jest po prostu jakaś magia tak naprawdę. Zgodnie z festiwalowym życzeniem zostawiam cię, Gosiu, z kołem fortuny. Kręcisz. Siła marzeń. Czy w twoim życiu chodzi bardziej o to, by gonić królika, czy o to, żeby go w końcu złapać? Żeby gonić królika, stanowczo. Czego się boisz? Ciemności się nie boję. Boję się czasami wzburzonego morza. Gdybyś miała wolny milion dolarów, co byś z nim zrobiła? Pojechałabym w podróż dookoła świata, pojechałabym na Antarktydę, na Grenlandię, na Spitsbergen. Spotykasz 5-letnią Gosię. Co jej mówisz? Tak trzymaj, nie zmieniaj niczego. Nie wyzwanie? Może być? Ja wiem, że ty bardziej chodzisz. Nie,
Jakim zwierzęciem chciałabyś być? Lwem. Jaką supermoc posiadasz? Jestem niezniszczalna i jestem długodystansowa. Co cię rozczula? Zwierzątka i przyroda. Na jaką głupotę tracisz najwięcej czasu? Na oglądanie filmów przyrodniczych. Ulubione przekleństwo? Jasny gwint. Jest. Ty lubisz wyzwania, prawda? Słodki czy gorzki? Słodki. Przyszłość czy przeszłość? Przyszłość. Czas wolny aktywnie czy na leniuchowaniu? Aktywnie. Wolisz dawać czy dostawać? Dawać. Książka i koc czy przygoda w górach? Przygoda w górach. Pizza czy burger? Sorry. Mam jeszcze jedną. Tu Gocha Wojtaczka. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na mobilny festiwal Siła Marzeń w tym roku. Pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że jeszcze będę na Antarktydzie, więc jeszcze będę miała okazję Wam coś poopowiadać. Moim marzeniem jest zrobienie teraz płaskowyżu Półwyspu Antarktycznego. Mam nadzieję, że z naszego jachtu Selma Expeditions, bo tak jest łatwiej tam dotrzeć. No ale tam też można zrobić jakieś 2 miesiące wyprawy takiej narciarskiej z saniami. Zapraszam Was w ogóle na Antarktydę, zachęcam do rejonów polarnych. Możecie odwiedzić naszą stronę selmaexpeditions.com, naszego Facebooka. Będzie niedługo film z wyprawy na Morze Rossa, fanpage Selma The Movie, dostępny owszem również z naszego Facebooka. Zapraszam i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. A ja chciałam również podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy mi pomogli w zrobieniu wyprawy na Antarktydę, na dojście do bieguna, bo ja bez tych przyjaciół niczego bym nie zrobiła. Także serdecznie zapraszam i słuchajcie, rejony polarne. To jest najlepsza sprawa. Słuchaj, absolutnie, zasłużyłaś. Wow. Na prezenty. Ty lubisz prezenty? No pewnie, że każdy lubi prezenty. A na pytanie, lubię dawać czy dostawać, ty co odpowiedziałaś, bo nie pamiętam? Dawać. Ja też lubię dawać, proszę. To też jest przyjemność. Wow, dzięki. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki za fajny czas. Tak jest, bardzo fajny czas, a my Was zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka. Nie wiem, jak zacząć. A, zdjęcia muszą być. Przerwa? Czy wszyscy dostają takie same zadania, czy każdy inny? Różne, różne. Ale mam skakać? W górach. Pizza czy burger? A! No, dobrze. Może być. I teraz Miłka wchodzi.